Dobry wieczór Państwu. Kolejna odsłona naszych świąt Bożego Narodzenia z gwiazdami. Dzisiaj znakomita, najjaśniejsza gwiazda światowych scen operowych, Tomasz Konieczny. Witam Panie Tomaszu. Witam Państwa. I w studiu Pan Rafał Kokot, saksofon. No i nasz wspaniały przyjaciel Andrzej Jagodziński, wybitny pianista jazzowy, a więc same gwiazdy w naszym studiu. Coś Państwu zdradzę. Pan Tomasz bardzo mnie wzruszył, kiedy prosiłem go, żeby wystąpił podczas tych świąt. Powiedział mi, że zawsze marzył, żeby nagrać kolędy dla swojej mamy, ale nie zdążył. No niestety nie zdążyłem, ale myślę, że ona tam gdzieś będzie słyszała te kolędy, także zaśpiewanie kolęd to jest takie moje marzenie od młodości wczesnej i często próbowałem, podchodziłem do tego procederu. Niestety no, do tej pory nie udało się to zrobić, nie było czasu. Mamy taki czas, jaki mamy, pandemii, możemy się poświęcić temu, czego wcześniej byśmy nie robili, także jestem bardzo jestem szczęśliwy i dziękuję Panie Prezesie za tę możliwość, bo spotkanie z mistrzem Jagodzińskim i z Rafałem tutaj na saksofonie, takie troszeczkę spełnienie moich młodzieńczych marzeń. A więc całkowity debiut Tomasz Konieczny w kolędach. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że takie gwiazdy występują w naszym radiu. Cóż, wszystkiego najlepszego i słuchamy. Thank you.
znużone płaczem powieczki, utulże se mdlone łkanie musteczki. Lulejsze Jezu,
stajenki, do Jezusa i panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Powitajmy maleńkiego i Maryję, matkę jego. Witaj Jezu ukochany, od patriarchów czekany, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony, od proroków ogłoszony, od narodów upragniony. Witaj dziecineczko w żłobie, wyznajemy Boga w tobie, co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czar. Co się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy. Nie ma tronu i perła nie cierży,
a proroctwo jego zgonu już się w świecie szerzy. Świata złość okrutna, gdzie cię prześladuje. Wieść okropna, wieść to smutna, Herod spisek knuje. Nic monarchów nie odstrasza, do Betlejem śpieszą. Gwiazda Zbawcy im ogłasza, nadzieją się cieszą. Gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, to Betlejem pośpieszajcie. Przywitać Pana. Poszyc znaleźli dzieciątko w żłobie, z wszystkimi znaki danymi sobie. Jako Bogu cześć mu dali, a witając zawołali z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, staw na żądany. 4000 lat wyglądany. Na ciebie króle prorocy czekali, a tyś tej nocy nam się objawił, nam się objawił. I my czekamy na ciebie, Pana. Twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osobą chleba i wina, chleba i wina. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło i czuję się zaszczycony. Chciałbym zaprosić moją drogą przyjaciółkę, panią Małgorzatę Walewską. Zapraszam cię, Małgosiu. Śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Skarcony, okryty chwałą, śmiertelny król nad wiekami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Bye.
najprostejsza noc. Ubodzy was to spotkało, widać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Ubodzy was to spotkało, widać go przed bogaczami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław ojczyznę miłą. W dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Tą nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. To nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami, a słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Wszystkie
Małgosiu, bardzo, bardzo ci dziękuję, że byłaś naszą cudowną gwiazdką świąteczną. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Łamiemy wszelkie zasady COVID-u. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkim wspaniałych, co jest nie bardzo możliwe w tych okolicznościach, ale przede wszystkim zdrowych świąt. Dziękuję.